Najbardziej innowacyjne urządzenie rehabilitacyjne na świecie o nazwie egzoszkielet jest już wykorzystywane w Inowrocławiu. Z urządzenia mogą korzystać osoby, które mają zaburzony wzorzec chodzenia lub nie chodzą w ogóle. Egzoszkielet stosowany jest u pacjentów z całkowitym przerwaniem rdzenia kręgowego, hemiplegią lub z udarem. Zadaniem urządzenia jest pionizacja i umożliwienie treningu chodu. Na zakup egzoszkieletu zdecydowało się uzdrowisko Solanki. Zdecydowaliśmy się na wypróbowanie tego sprzętu, ponieważ jest to sprzęt, który rzeczywiście jest światowej klasy urządzeniem do reedukacji chodu. Szukamy takich urządzeń, które mogą w pewien sposób wspomóc naszych pacjentów, szczególnie jeśli chodzi o neurorehabilitację i rehabilitację ortopedyczną. I będziemy starali się poszukiwać więcej takich urządzeń. To jest jedno z urządzeń, gdzie dzięki firmie Technomex mamy możliwość wypróbowania i sprawdzenia skuteczności tej terapii, jeśli chodzi o rehabilitację u osób po udarze, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, pacjentów z SMM. Także staramy się w taki sposób to wypróbować, robiąc takie badanie kliniczne wspólnie z firmą Technomex z Gliwic. Niestety egzoszkielet to bardzo drogie urządzenie, kosztujące 600 tysięcy złotych.